Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, 56 odcinek. Nadal budujemy naszą infrastrukturę. Jednocześnie próbujemy tutaj wypełnić tą klatkę ze stegozaurusami, żeby one już nam tutaj nie świrowały aż tak bardzo. I potrzebujemy mieć tu ich 4, nie? Ten już się denerwuje, bo ma za mało kolegów. I już nam rozwalił ogrodzenie. Oczywiście, że tak. Meru jest trochę zajęty w tym momencie. Meru, jedź od razu na prawo ogrodzenie. Tu chłopaki będą świrować przez dłuższy czas, dopóki się im jakby nie tego do końca nie da. Nie poprawi tej populacji, także to trzeba przetrzymać po prostu. No i dzięki temu Karolinka ma dużo więcej pracy, bo gania te zdziczałe stegozaurusy. Tu jest klatka elektryczna, ale ona jest tylko zabezpieczeniem, dlatego że tutaj jest trochę inny pomysł będzie. Ona będzie zamknięta tutaj, nie będzie ścieżek. Tu będzie druga klatka w środku, w której będą ludzie. A na zewnątrz będą przydzielone segmenty, w której będą siedziały sobie duże dinozaury. Także tak to ta, i ta, myślę, że kolejka będzie jechała dookoła całego tego... A strusia umarł. Także tutaj będzie kolejkę będziemy poprawiać na sam koniec. To jest najmniejszy problem. Hodujmy jeszcze jednego z tego zaurusa. Tak na wszelki wypadek, żeby... Może ja w ogóle tak pójdziemy sobie na... Polecimy sobie na ekspedycję. Spróbujemy jeszcze trochę z tego zaurusa przywieźć. O. A w międzyczasie budujemy dalej zabudowę, słuchajcie. To jest taka inwestycja na kilka dobrych milionów, podejrzewam. Tyle będzie trzeba wydać, żeby to zadziałało tak, jak ma działać. Także tutaj tak. Co tu potrzebujemy? Potrzebujemy tutaj power station, nie? Z tej naszej... O właśnie. Gdzieś może za dwie. Jedną tu. Drugą tu gdzieś, nie? Może tu. Może jednak tu. Im bliżej, tym lepiej. Tu musimy mocno... Ha! Dobra. Tu musimy mocno... nie. LCD. No już wstawiam kable, spokojnie. O właśnie. I teraz gdzieś tutaj, w jakiejś takiej konkretnej bliskości, im bliżej tym lepiej. Będzie hotel, nie? No sobie będzie tutaj. Ja. Dobra. I jeszcze. I know you're busy, but this opportunity is just too good to pass up. I jeszcze jedna rzecz, która jest tu na pewno potrzebna, chociaż jeden
fast food. I do niego trzeba będzie tutaj taką jakąś całkiem konkretną ścieżkę. O, tu może na boku. Pyk. Jest nieźle. Któryś z dinozaurów nam znowu wyszedł. Tak myślałem, że to te stegozaurusy cały czas świrują. Aha, Karolinko, jeszcze uśpimy następnego. Adding task. Meru, do pracy zatem w czerwonym samochodziku. Attending to repair request. Confirming task. Understood. Te świrusy naprawdę strasznie wariują, dopóki się nie uspokoją. Jest jeszcze jeden z tego zaurus, więc im tam ich będzie więcej, tym będzie im chyba lepiej, nie? One mają naprawdę bardzo duże wymagania socjalne. Proszę bardzo. Okej, okay, to jest zrobione. Teraz lecimy dalej. Te nasze teamy transportowe muszą przewozić się z powrotem. No to jeszcze trochę się nie uspokoją przez jakiś tam czas, podejrzewam. Chociaż niektóre z nich są całkiem spokojne. No dobrze, mamy z tego Zaurusa, proszę bardzo. Jesteś śliczny. Dokładnie tak. Wiemy, że jesteś śliczny. Ale idziesz od razu też do uśpienia. Karolinka jak zwykle zajęta. I tu jest jeszcze jeden. Dobra, biegający. One mi to będą biegały, dopóki tego nie ogarnę. Warning. Sabotage in progress. Sabotage in progress. Proszę bardzo. Co nam tym razem zrobiła nasza grupa? Znowu pootwierała nam bramki. Adding to the list. Adding task. Meru, do roboty. Setting additional task. No problem. I tu cały czas jeszcze. Mamy kolegę do przewiezienia. Heading to collect the asset. Asset to be collected. Picking up asset. No dobrze. O, i jeszcze następny biega. To są świry. Te z tego zaurusy. Confirming task. Już powoli rozwiązujemy ten problem. Transit has commenced. Sabotage resolved. Dobrze, systemy pouspokajane. Dobra, gdzie jest Meru? Gdzie jest Meru teraz? Asset transportation underway. Dobra, ponaprawiał uszkodzone. Cały czas nam jeden biega, ale to ten... Dobra, tych już można przewieźć z powrotem. No, oni tutaj strasznie świrują teraz. Po tym... On route to collect the asset. Setting additional task. Wydaje mi się, że jeszcze powinien być gdzieś jeden, nie?
Tu jest. Ale tego już przewożę. A chyba będą wszyscy. No dobrze, teraz jak to ogrodzenie ogarnąć? Może nie trzeba było stawiać elektrycznego, tylko elektryczne wewnątrz, a na zewnątrz zrobić betonowe na przykład. O wiele prościej byłoby to ogarnąć, nie? Zrobić tak. Tu zrobić elektryczne. O. Żeby się nam nie dostawały po prostu dinozaury do nas. Asset transportation complete. No właśnie, i teraz już nie można tego tak zrobić, bo jest ścieżka. Ciach. Zamknąć to w ten sposób. O. To i tak trzeba będzie poprawić, bo tu jeszcze galerie widokowe trzeba dostawić, o których zapomniałem całkiem. Także. To nie jest dobry pomysł. Projekt jest słaby. Przyznaję się, że nie przemyślałem tego. Asset has been transported. Zwłaszcza, że jeszcze potrzebujemy parę rzeczy. Dokładnie. Potrzebujemy zrobić tak, czyli ciach, ciach. Znowu rozwaliły ogrodzenie. Commencing asset transit. Request received. Responding to repair. Ten jeden tak świruje. Stary, normalnie pójdziesz do sprzedania, no. No problem. Acknowledged. Maru. Gdzie jesteś? Naprawiaj te ogrodzenie na czas, a nie. No ten poszedł znowu też rozwalać ogrodzenie. A co im tu chodzi? Grupę socjalną mają bardzo, bardzo małą. Dokładnie. I dlatego się tak awanturują. Cały czas jest ich tu jednak za mało. Czekaj, Maru, nie jedź nigdzie, bo to będzie zaraz następna robota. Tutaj ten rozwali jeszcze ogrodzenie nam jeszcze raz. Repair crew reporting in. En route to repair. Normalnie zrobię wam tu elektryczne ogrodzenie, zobaczycie. Może tak być, że ten projekt się nie uda. Aczkolwiek zobaczymy. Zobaczymy, jak to tu wyjdzie. Dajmy temu szansę. W ogóle to podjąłem decyzję, że teraz zdemontujemy, czy zamienimy to ogrodzenie na betonowe po prostu. Tylko najpierw tak czy tak musimy sobie dać radę tutaj z tymi. Tymi dinusiami, które tutaj tak szaleją. Wracaj do klatki. Acknowledging asset collection request. Może tak być, że ten projekt się nie uda. I wtedy, no trudno.
O, umarł nam strykozaurus. A ten strykozaurus potrzebuje jeszcze jednego strykozaurusa, bo inaczej też zaczyna głupieć. Więc incubate dinozaur, stegozaurus i strykozaurus, tak? Potrzebny nam jest jeszcze jeden. Dobra. Transporting asset. I tego martwego trzeba wywieźć, nie? Ciekawe, czy ten dinozaury opłakują swoich zmarłych. Disease contracted, który się zachorował. Drugi z tych strykozaurów dostał chorobę, ale tutaj na szczęście mamy Meru, który się może nim natychmiast zająć. Ciach, strzel mu w tyłek tym. Dobra. No chłopcy już się chyba trochę uspokoili, co? Socjal jeszcze. Nadal mają za mały socjal. Jeszcze potrzebują innych kolegów. Jeszcze potrzebujemy tutaj, żeby to się nam odpowiednio wyrównał nam poziom tych dinozaurów i wtedy będzie ok. Na razie jeszcze mają troszeczkę za małą grupę socjalną, dlatego tak się wygłupiają. Może nawet dwóch albo trzech by warto było jeszcze tam dołożyć. Jeszcze jednego. Kurde, taką hodowlę utrzymać? Całkiem konkretna ta. Rating nam spada strasznie, no ale to trudno. Tu nic nie, na razie nie poradzimy. A tu jest jeszcze jeden kolega do przewiezienia. Heading to collect the asset. Ja nie lubię, jak wy tam tak biegacie, bo jak wy tutaj zaczynacie tak biegać, to zaczynacie rozrabiać, no. Dobra. Chwilowo jest spokój, więc trzeba zbudować następną część infrastruktury. I tak. Na pewno trzeba postawić tu ileś tej galerii widokowych jeszcze dookoła, żeby sobie ci nasi goście mogli, dziękuję za subskrypcję, mogli sobie oglądać, nie? To, co tu się dzieje. Więc nie mamy tej Gyrostation jeszcze, bo to by było najlepsze. Do tych galerii widokowych będzie trzeba dołożyć. O właśnie, jedna to było. Oczywiście, że wylas jeszcze. O, ten wylas, no tak. Już ci tu wypuszczam kolegów. Oj, Karolinko, Karolinko, tutaj naprawdę dzisiaj w tym masz strasznie dużo pracy. Odejdź, jedź naprawić to ogrodzenie. Natychmiast rozwalili ogrodzenie, chłopaki. Incubation failed. No dobra, trudno. Jeden odpad. Gdzieś ty tam pobiegł, wariacie? Trzeba przyznać, że jak na takie duże dinozaury, to są zabójczo szybkie.
To trzeba przyznać, że są bardzo szybkie i bardzo szybko, bardzo rozrabiają. To z tego wzorcy. A takie były spokojne, no. Dobra, tego jednego już można stąd wywieźć. Już go Karolcia uśpiła i już go dołożymy tu do kompletu. Ten też już jest uśpiony i też już idzie tutaj. Dobra. Z tym powinno być w miarę relatywnie spokojnie już teraz. Dobudowujemy w takim wypadku galerię. Zobaczymy, czy to tak pójdzie. Tak, jedna galeria musi być tutaj gdzieś. Druga musi być tutaj. Następna. Oczywiście, że rozwalili ogrodzenie. Czemu ten znowu świruje, jak już wszystko jest ok? Jak już masz tylu kolegów, co trzeba? Maru, naprawdę ogryzienie, zanim zdąży wybiec. Może zdążysz. Ale już nie uciekł, tylko się uspokoił się. No, population już jest ok, także już nie uciekają, tylko rozwalają ogrodzenia. Jakim skokiem. Meru jeździ jak szalony. Dobra, tutaj potrzebujemy więcej galerii, nie? Trzeba zrobić tak. Delivery complete. Nie wiem, czy to tak wyjdzie. Zobaczymy, czy to tak wyjdzie. I myślę, że tu będzie ostatnia. Może dwie będą. Tu. I tu. I teraz mamy w miarę prostą ideę.
Guns Broken. Oczywiście, że tak. Meru naprawa ogrodzenie. Crew responding to repair request. Tu jeden z chłopców znowu uciekł. Korolcia do roboty. Tego jednego trzeba będzie sprzedać chyba. No, ale to już wiemy, jak będziemy to ewentualnie rozwijać. Dobra, to tak by wyglądał obszar dla turystów, a tak by wyglądał obszar dla zwierzaków, nie? Tutaj dookoła zwierzaki, tu turyści i ewentualne i ewentualne to mi trochę się nie podoba. Zrobimy jeszcze tutaj małą poprawkę. Ciach. Robimy to tak. Za blisko, nie? Może odpuścimy tą jedną, a tu postawimy wieżę. Z widokiem na ten. Z widokiem na. O, bardzo dobrze. Tak może być. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się. Hej, hej. W następnym rozbudujemy tą naszą infrastrukturę i zamienimy to ogrodzenie i zaczniemy tutaj powolutku przywozić dinozaury. Dzięki bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej, hej.